Ania, co się stało z twoim głosem? Poszedł razem z elokwencją. Tak. Baluje. Tyle wiadomości dostałam, że to się nie nadaje do publicznych wiadomości, to moje nagrania. No co, po meczu z Francuzkami było śpiewanie, było radosne Polska na korytarzu, ona tańczy dla mnie na sali, gdzie się rozbiegałyśmy. No i niestety, no, ona tańczy, głos tańczy. Mam nadzieję, że za kilka dni przejdzie. Tak, nie, przynajmniej mąż będzie się cieszył. Będziesz mniej gadać w święta. Dokładnie. No, mam nadzieję, że za dwa dni to wszystko wróci, bo na pewno jak będziemy już w domu, to wszyscy będą chcieli się dowiedzieć, jak tutaj było, co nas słychać, więc muszę oszczędzać troszkę gardło. No wiesz, że głos dla bramkarki ważny, bo i krzyczycie i z ławki, i właśnie, między słupkami. Wczoraj chciałam do gości coś powiedzieć, ale nie dało rady, trzeba było pokazywać. Jakiś język migowy trzeba wymyślić, ale tak. Defensorki raczej tyłem do ciebie stoją, to ciężko im coś pokazać. Że wczoraj przy tej publicy, przy tych 18 tysiącach ludzi, którzy byli na hali, to z megafonem nie było, żeby szalmy to co pokazali kibice, to ten krzyk Serbia, rozchodząc się z różnych stron, to naprawdę fantastyczny doping i gratuluję takiej hali i takich ludzi zespołowi serbskiemu. Dziś jest już trochę lepiej pod względem gdzieś tam... Myślę, że głosu. Z głosu nie tylko, głosu ale też. W ogóle atmosfery w drużynie, bo można było się podłamać tą pierwszą połową wczoraj z Serbią. Można było, ale my tego nie zrobiłyśmy. Myślę, że to też pokazałyśmy w drugiej połowie, bo najłatwiej po takiej połowie jest po prostu powiedzieć, dobra, nie rzucam i tak powie jedna, druga, trzecia i co, i bramkarki będą musiały rzucać. No nie, no, trzeba wziąć na piłkę i dalej próbować się przełamać. Ten mecz bardzo szybko musiał zniknąć z naszej pamięci i już wieczorem wspólnie obejrzałyśmy spotkanie Dudek z Brazylią. Już cały czas panuje akcja Dania. Trzeba jak najszybciej wyrzucić ten mecz z Serbią z głowy, skoncentrować się na tym, co jest. I mam nadzieję, że będzie dobrze. My również taką mamy nadzieję. Do zobaczenia jutro. Dobrze, ja pozdrawiam i trzymajcie kciuki.